prędkości nabiera Intercity Silesia, która została zatrzymana przy semaforze EP09. Opocznianka, czeskie wagony, czeskie drachy, a pociąg jedzie do Ostrawy Swinowa, niedaleko granicy z Polską. Z chałupek to kilkadziesiąt minut jazdy. Frekwencja dopisuje, mamy grupę wagonów polskich. AKM-ka z Dęblina do Żyrardowa. Takie ujęcie z góry. I panorama na Śródmieście i troszkę Woli. Na dalszym planie Piętrus jedzie w stronę Warszawy Głównej. A tu mamy silosy. Dziobaczysko wjechało. Rusza AKM-ka, a my możemy zobaczyć, co się dzieje na placu budowy. Dużo elementów tutaj, z których będą konstrukcje żelbetowe. Rozkopane. Także dzieje się tutaj. Zobaczcie, że są tutaj jakieś plandeki położone na torze, który był przy peronie numer 3. Być może jest on cały czas ważny. Tym razem wjechał skład do Góry Kalwarii. AKM-ka na ciekawej trasie Siedlce Góra Kalwaria. Wjeżdża Intercity Cormoran. AKM-ka do Góry Kalwarii. Pruszy lekki śnieg. Tu jeden z panów spawa. Linia S1 szybkiej kolei miejskiej w Warszawie z Otwocka do Pruszkowa. RP1 Cormorana. Tym razem podejmujemy skład do Warki. Mamy dzisiaj wielkie szczęście do EN57 AKM. Zielonka Warka. To sygnał podany dla pociągu osobowego z Łowicza do Otwocka. I znowu mamy AKM-kę. EN71 do Grodziska Mazowieckiego. Rusza Alicja, czyli EN57AL. Z Grodziska Mazowieckiego do Wyszkowa.
EN71-105 ze składem osobowym oczywiście do Grodziska Mazowieckiego. Rusza w dalszą drogę. Następny przystanek Warszawa, Włochy. Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej EN97. Za chwilkę wjedzie gwiazda odcinka, czyli Intercity San. Nadjeżdża pociąg Intercity San z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego. EP07-534. Cztery wagony Intercity San i wagon dzielony, czyli klasy pierwszej i drugiej. Wagon numer 11 Intercity San i EP07-534. Zakład Północny w Gdyni. Tablica peronowa. Sygnał, który zezwala na odjazd. I za chwilkę siódemka, która ma zmodernizowane reflektory, wyruszy w kierunku stacji Warszawa Służewiec. To będzie ostatnia stacja zatrzymania w Warszawie dla tego pociągu. Naprawdę wysoka frekwencja. Pociąg ekspres Intercity Premium ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wrocław Główny przez stację Opole Główne jedzie na tor trzeci przy peronie siódmym. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Flirt ER75 do Siedlec. Zaczynają tylko? Unita dzisiaj. Ugryzła batonę, no w kolejce spośród. Jest. Na stacji Warszawa Zachodnia spotkały się dwa dziobaczyska. To, które stoi obok mnie przy peronie szóstym. Wagon szósty mamy, jest z Krakowa do Warszawy Wschodniej. A to, które stoi na torze trzecim przy peronie siódmym, pojedzie do Wrocławia Głównego. Na horyzoncie pojawiło się Intercity Pobrzeże. Gdy ono pojedzie, to gotowe w blokach Pendolino ruszy w stronę stacji Warszawa Centralna. A to dlatego, że ruch między Warszawą Zachodnią a Centralną po torach dalekobieżnych odbywa się po jednym torze. Mamy Gryfina EU160013. Długi skład Intercity Pobrzeże do Łodzi Fabrycznej. Rusza dziobaczysko do Wrocławia. A dla Pendolino został już podany sygnał.
dziobaczysko rusza. Świeci się lampa w kolorze czerwonym, która informuje o tym, że pociąg będzie jechał w kierunku przeciwnym do zasadniczego w odniesieniu do toru, na którym się znajduje. Czyli mówiąc prosto, pojedzie teraz po torze niewłaściwym. Drobne błędy, zobaczcie, SKM pobrzeże się wyświetla, faza testów trwa. Tu cały czas odbywają się wykopki, i to takie konkretne. Do nas zbliża się skład spółki Polregio, Pietryna, do Warszawy Głównej. Za kilkadziesiąt minut pojedzie w drugą stronę, do Łodzi Kaliskiej. Na tablicy peronowej Intercity Słowacki z Wrocławia do Ełku. Skład szybkiej kolei miejskiej na linii S2 w kierunku stacji Warszawa, lotnisko Chopina. A tu kolejny ciekawy pojazd z wysięgnikiem. Wjeżdża Intercity Słowacki. PESA DART ED161. Bardzo wysoka frekwencja, ale mamy piątek, nie ma się co dziwić temu. EU47001 z pociągiem osobowym do Grodziska Mazowieckiego. Do kolekcji mamy dzisiaj również piętrusa. Ten skład wyruszył ze stacji Warszawa Główna. Akurat wyłączyłem nagrywanie, gdy się rozpoczął koncert RP1. Tak czasami bywa, ale troszkę udało mi się jeszcze złapać. Wjeżdża kolejne już dzisiaj dziobaczysko, tym razem do Rzeszowa Głównego. Frekwencja w tych pierwszych wagonach całkiem niezła. Proszę, zameldował się nowy flirt ER160, a odjechał Elf. Flirt, czyli pociąg osobowy do Sochaczewa.
obok stacji Ochota przejeżdża służbowy piętro z kolei mazowieckich.